saw a long ship made of the claws of dead men. The wraiths drove everyone to the shore. My daughter, too. No man who meets the hunt returns to this world. I returned. Siemeczko, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku gry Witcher 3, Wiedźmin 3, Dziki Ogon i tak dalej. Doszliśmy już tutaj do tego miejsca, gdzie zostali zaatakowani Nilfgaardczycy dokładnie przez Gryfa. Więc mamy oczywiście zbadać ten teren, szukać śladów. No i zaczynamy dalsze śledztwo. Wcześniej zdobyliśmy co trzeba, mamy przynętę. Myśliwi nas tutaj zaprowadzili. No i brniemy w tą fabułę. A trzeba upolować Gryfa, będziemy mieli trofeum. Także badamy. Zobaczcie, a tak a propos otoczenie, to wszystko żyje, to się rusza. Gwiazdy też migają. Oczywiście no jest po północy, ale jakoś jasno mocno. A właśnie, spróbuję zmniejszyć jednak tą jasność. Wideo, gamma. Może jednak trochę przesadziłem, bo to powinno być ledwo widoczne. Zróbmy tak. No tak też nie do końca. Jakoś tak bardzo jasno. A, księżyc jest pełni. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Dobra. O, zróbmy tak. Dobra. O, teraz to już jest taki fajniejszy klimat nocą. Weterek wieje, wszystko chodzi, wszystko powiewa, nawet jego... zobaczcie, włosy, o, na wietrze. W zależności, w którym oczywiście kierunku się ustawię, te włosy będą w danym kierunku wiały. Dobra. Mniejsza o to, znaczy mniejsza. Zbadajmy po prostu teren. Dobra, to już wiemy. Gardczycy coś tu świętowali, ale Gryf im przerwał. No, przerwał im imprezkę. Oni tu kurwa opijali urodziny kolegi, a tu Gryf. Biwa? No, na to wygląda, flaszki są. Nowy znacznik, zniszczony most. Ale tak, jeszcze coś tu możemy znaleźć. Słychać tam... O! Psy lub wilki. Tam jest drogowskaz. Tu mamy jeszcze coś. Te ślady są starsze i głębsze. Ciężko zbrojni, pewnie Nilfgaardczycy. Pewnie tak. Dobra, wiecie co? Wyjmijmy ten miecz. Nadal mamy skrzynię, więc ja nie omieszkam tego oczywiście zbadać. O, jest. Narzędzie mamy do naprawy. Len, to też się przyda. Wskazówka taka bardzo ważna. Warto po prostu wszystko zbierać. Wszystko. To jeszcze coś... Dobra, idą tędy. Jak nas zaatakuje tam wilk, czy co tam jest, to damy radę. Dobra. Skocz. Dobra, szli tędy, tak? No to sobie kurwa spacer urządzili. A, czyli tak, tutaj. Tam widać jakiś list jest. Przytrzymaj kółko podczas skoku. Dobra. O, no to... O kurwa, to wpadłem teraz, co? A chciałem to tylko wziąć, no. Ale nie mogę. Dobra, chodźmy dalej w takim razie. To jest do Gryfa, czy raczej to, co z niego zostało. Czy to jest Gryf? Przed paru tygodni. Jeszcze żył, kiedy Gryf go tu przyniósł. Długo umierał. O, raczej w cierpieniach, bez nóżki. Nie ma nóżki ani no... Nie ma rączki ani nóżki. Nie ma rączki, nie ma ciosteczka. No... No ale chwila, Gryf nie żyje. Samica. Larwy w ranach zdążyły się wykluć. Czyli jest martwa, co najmniej od tygodnia. No Rachel. A drugi Gryf musi być samcem. To dlaczego ten Gryfica głębokie zginęła? Głębokie rany na całym ciele. A na pazurach i dziobie ani śladów krwi.
Nie broniła się. Musieli ją podejść, jak spała. Dobra. Ja będzie dzioba starte, siwe włosy w podszerstku. Miała 10-12 lat. Kurwa. Niezły jest. Gryfy wiążą się za młodu na całe życie. Samiec musi być w podobnym wieku. Ocenia dokładnie tak samo te gryfy jak mój drugi przyjaciel, który szkoli się na leśniczego. Tworożek, który też potrafi nawet wiek grube drzewa określić. Gęsty przypiórek, gryf królewski. No proszę, czyli rzadki model. To tłumaczy, czemu samiec, którego spotkałem, był tak agresywny. No czemu? Najpierw dopadł Nilfgaardczyków tu w lesie, potem zaczął grasować po całej okolicy. No, robiłem, co mogłem. Pewnie kurwa jakiś niewyżyty. Aha, czyli mam się teraz narazić z Wesemirem. What next? Oczywiście przeszukajmy jeszcze to, póki możemy. Weleński długi miecz. O! Dobra, ekwipuneczek. Zobaczymy, może dostaliśmy jakiś lepszy miecz niż mieliśmy. Nie, minus 1. A tak naprawdę teraz 25-31. 28-34. Aha, no to mamy lepszy. No to okej. Tyle, że... on jest chyba uszkodzony, tak? 69%. Ten ma 93%. Dobra, możemy to naprawić. Więc to zróbmy. Dobra, 84% w takim razie jest. Spoko. Tutaj jeszcze dostaliśmy M-Hrywar, M-Race, bla bla, jak on nam się zwie. To bardzo ekspansywny, obdarzony świetnym zmysłem strategicznym, jedną wizją, choć podbić, chce podbić świat, choć słusznie uważa, że nie pod bojem się to powinno nazywać, a ratunkiem, tak cesarz Nilfgaardu niesie światu żagiew cywilizacji. Wkrótce po dojściu do władzy cesarz zajmuje kolejno sąsiadujące z Nilfgaardem Królestwa Północ, ogarnia strach, zwycięski pochód cesarskich, wojsk zostaje powstrzymany dopiero w bitwie pod Brenną, po której następuje zawarcie pokoju. Jednak nikt nie ma złudzeń, celem Emhyra jest podporządkowanie Nilfgaardowi całej północy. W czasie kruchego pokoju Emhyr wzmaga działania polityczne, na skutek czego widać, jak bardzo niestabilne są państwa Nordlingów, coraz bardziej skłóceni wewnętrznie, potrzebują władcy, który nada sens ich funkcjonowaniu, potrzebują władcy wizjonera, bla bla bla. Dobra, nie będę się rozczytywał, bez sensu. Także myślę, że tak. Wezwijmy sobie naszego wierzchowca, który zwie się Płotka. Chodź to Płotka. A bym wolał może, nie wiem, Sandacza. Albo o konia. No co jest? Kurwa, no jeszcze ma trochę niedopracowań ta gra. Chociaż zdziwiłem się, jak aktualizowałem. Wiadomo, zawsze jest tak, że jest nowa gra, no to wymaga aktualizacji. Ale było to tylko 400 mega. A w innych grach nowych to zawsze giga 2, 2,5. Może ze dwie aktualizacji po giga 2. A tutaj nie, czyli po prostu widać, że CD Projekt Red chciał wypuścić po prostu już gotową grę, a często niestety deweloperzy, którzy wypuszczają grę, no mają termin, chcą jak najszybciej oczywiście wypuścić, bo kasa. A to zobaczcie, polscy deweloperzy po prostu ładnie ją dopracowali, no i to trzeba cenić. A większość niestety tak robi, że nie dopracuje, później w chuj aktualizacji, coś nie działa, coś się przywiesza. A szczególnie Ubisoft tak robi. No ale na razie pogadajmy z Wesemirem. Przyjąłem zlecenie. Już pół roku jesteśmy na szlaku. Wiesz, że minęło już ponad pół roku, odkąd załatwiliśmy Biesa z Worunę? Tak, Biesa. I nie tylko. Jak się nazywał tamten suchim syn? Drugan? Niech mu ziemia lekko będzie. Dawniej wszystko wydawało się prostsze. Potwory były złe, ludzie dobrzy. A teraz pogmatwane to wszystko. Dawniej było dokładnie tak samo, tylko już zdążyłeś zapomnieć. Sam masz a ten nie mamy do Leonu na karku, więc nie wypominaj mi wieku. No nieźle. Setka nie, dobrze się trzyma przez te wiedźmińskie rytuały. Dobrą i złą. Dobra jest taka, że kapitan Nilfgaardzkiego obozu wie, gdzie szukać Yennefer. A zła, że musimy mu upolować gryfa.
czytam w myślach. A czego mógł chcieć w zamian od dwóch wiedźminów? No mów, co ustaliłeś? Gryf porzucił leże. Trzeba zrobić wabik. No i jak ci idzie? Zabrałem informację o Gryfie. Dowiedziałem się paru rzeczy. To sam miał gniazdo w Lisim Boże. Nilgardczycy puścili je z dymem, ubili samice, potłukli jaja i uznali, że załatwili sprawę. Ha! Zawsze to samo. Zamiast od razu posłać po fachowca, robią po swojemu. Jest tylko gorzej. Skąd mieli wiedzieć, nie? Mam już szakłak. Nada się w sam raz. Silna woń. Chyba smród. Delikacik się znalazł. Zgniłe mięso, gnój, mocznik. Zwykłe wiejskie zapachy. Pamiętasz, jak w Tretogorze polowaliśmy na śmietnisku na zeugla? Pół dnia się potem szorowałeś. Pamiętam. Wracasz do tego za każdym razem, jak cię widzimy. No dobra, wszystko gotowe. Daj tylko znać i bierzemy się do roboty. Czyścioszek z naszego Geralta. Dobra, zebrałem... dobra, proszę zostawić pułapkę. Nie ma co dłużej zwlekać. Chodź, rozejrzyjmy się, gdzie zostawić pułapkę. A z miłą chęcią. Ja już mam swój typ. Po drugiej stronie rzeczki są takie pola i zagajnik. Dużo miejsca i nikt nie wejdzie nam w drogę. Dobra, tam się widzimy. No i fajnie. Tu for me. Dawaj, koniku. Czyżby jakiś błąd? Aha, przejdź do zakładki Alchemia. No i co, nie mogę wy... Kurwa, no nie żartuj. Wyszedł z Wlenelik z Grom. Aha. Czyli to jest to, tak? Zwiększa siłę ataku. Dobrze. Puszczyk już mam. Petardy, kartacz, albedo. Zielony mutagen. No ale mutagenów na razie nie mam, pewnie. Dobra, czyli mam eliksir grom, tak? Będę musiał posmarować tym miecz. Ale co, już teraz? Okej. Spoko, dobra. Czas na Anglii, teraz tak. Spotkajmy się z Vesemirem. A mogę konia zmienić. Odpocznij. Pierni, spocznij. Jedziesz, galopem. Szybciutko mi to proszę zapierdzielać. Jak ten GPS się włączało? A, w ogóle może wejdźmy w ten bestiariusz. Poczytajmy trochę o tym gryfie, co? I tak, kartacz, olej przeciw hybrydom i znak art. Ale nie mam oleju przeciw hybrydom, co? Dobra. Jakoś tam damy mu radę. Jedziemy! Aha, tędy. No i szywaniu w lewo. Tak jest. No, GPS-a mamy. Nawet w tamtych czasach fajnego GPS-a mieli, nie? O, i nie prowadzi tylko przez pola. Znaczy przez drogi, ale też przez pola. Spiernij, spocznij, odpocznij. Dobra, porozmawiajmy z Vesemirem znowuż. Rzeczka, złote kłosy, urocze miejsce i w sam raz na zasadzkę. Innego bym nie wybrał. To jak, gotowy? Tak. Zaczynajmy. Dobry wiatr wieje, zapach przynęty szybko się rozniesie. Mogę zapisać wcześniej. A co to kurwa, owce tutaj wziął? Zostaje tylko zaczekać. Chodź, przycupniemy tam w cieniu między brzuskami. Okej, okay, spoko. O, jest zagajnik, jest dobre miejsce na polowanie. Powiedz, co zrobisz? Tak w sumie robią myśliwi. Masz na oku jakieś zlecenie? Nie, jadę do Kermoren. Trochę wcześnie na zimowanie. Tak, do śniegu daleko. I to mnie martwi. Podobno na wschodzie Nilfgaard już przekroczył Pontar, czyli są tydzień marszu od Kermoren. Jeśli tam trafią, zanim zasypie przełęcze, trzeba zatrzeć ślady, ukryć nasze ścieżki. No tak, ale sam nie da rady wiedźmin przeciwko, nie wiem, jakiemuś batalionowi. Przyjeżdżasz w tym roku? Może w towarzystwie. No i dobra. Przynęta jest. Trzeba czekać.
Dobra, przyznam się, że już próbowałem z tym gryfem raz i no nie udało mi się, chociaż byłem bardzo blisko. Trzeba dobrze przewidywać jego ruchy i być szybszym, bo naprawdę jest szybki ten gryf. No i dostaniemy, no właśnie, kuszę, która nam się na pewno przyda, żeby go wybić z lotu, żeby wylądował w końcu na ziemi. Dobra. Proszę, proszę, sam grasz, a mi i chłopakom prawiłeś morał. No właśnie. Dość gadania. Jako stary wiedźmin, nie? Chociaż tak jak mówił, że Geralt sam ma około setki. Dobra, jest i gryf, ale paskuda. To niby to jest skrzyżowanie kota, kurwa, z jakimś ptakiem. Myślałem bardziej, że... Że... Dobra, i znak i art. O tak. Dobra, dobra, teraz tak. Gryf królewski, chodź tu. Teraz jak będzie pikował na nas, to oczywiście powinniśmy w niego... Kurwa, w jakimś zwolnieniu... A, w zwolnieniu tempie leci, bo... Spierdalaj. Dobrze. No chodź tu, no. Ogólnie tak, lepiej jedno szybkie uderzenie. Teraz, znak art, dobrze. W tym przypadku oczywiście... Kurwa, no słabo, słabo. I weźmy tego groma. Dobra, o fuck. Dobra, dobra. Czasami widzę, że są małe problemy z dźwiękiem, tak jakby. Tak jakby nie doczytywało dźwięku. Mają okrzyknąć wędawek. Aha. Dobra, no wezmę w panel medytacji, wejdę, ale nie mogę, bo walczę. A możemy stworzyć szybko puszczyk. Nie możemy nic stworzyć, bo nic nie mamy i to jest właśnie problem. Po prostu zmieńmy sobie znak na Quen, czyli na tarczę. No chodź tu, chodź tu. A kurde. No dawaj, 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 no chodź tu. Chodź tutaj. Kurwa. Dobra, mamy Quen. Dobra, no i tak będzie trzeba robić, bo... Dobra, ładujmy. Chodź tutaj. Aha, on ucieka. Gwizd. Gdzie jest koń? Gdzie jest koń? Dawaj, 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 dawaj. Ja myślałem, że on kurwa będzie wracał. Dobra, czyli tak, teraz mamy go tropić po prostu. Najgorzej, że mamy tak mało żyć. Dobra, jedziemy. Jedziemy za tym stworem. No, powiem, że niełatwo się wcale z nim walczy. Przede wszystkim dlatego, że naprawdę skurwysyn latający, brzydki jest. Kurwa, nie, 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 nie. Fuck. No chodź. Dobrze. Dobra, dobra, niech się odnowi to szybko. Spierdalaj. Chodź tu. Zaraz będzie po mnie i będzie po graniu. Kurwa, zaraz to ja osłabnę.
Dobra. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Mam nadzieję, że oczywiście... Dobrze, zawróci. Dobra, zużyjmy to. Zużyjmy to. Skurwysyn, jaki szybki jest. Nie, ogólnie trzeba... spierdalaj. Chodź tu. Dawaj, dawaj, naładuj się, naładuj się. Kurde, nie udało się. Dawaj, ścigamy, ścigamy go. No niestety. Zginęliśmy. Ale zaraz, zaraz damy radę. No mam nadzieję, że się uda. No cholera. Kurwa, nie przygotowałem się dostatecznie do tej walki, ale to nic nie szkodzi. No, trochę w topa. Chodź tu. Chodź tu. Chodź, chodź. Ja cię kurwa zaraz tutaj urządzę. Dawaj. No piku. Właśnie, bo trzeba będzie się sobie później zmodyfikować, żebym trzy strzały naraz puszczał. Dobrze. Dobra. Kurwa, nie mogę nic tutaj zrobić. Spierdalaj, głupi gryfie. Dawaj, 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 dawaj. Dobrze. Trzeba się po prostu... Oho. Też nauczyć się... jego ruchów, jego umiejętności. I wtedy, no, myślę, że dobra, może teraz damy radę. Chodź, 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 chodź. Aaaa! Chodź tu, chodź tu. Dobrze, ale pięknie. Dobrze, chodź tu, chodź tu. Dobra. Chodź, chodź. Krwawi. Jeszcze jeden cios. Dobrze. Pięknie. Pięknie. Udało nam się powskromić tego gryfa w końcu. No niestety. Źle po prostu się przygotowałem. No źle. Źle, źle, źle. Chociaż parę rzeczy mogę poprawić. No. No, człowiek się uczy całe życie, nie? Uczy się całe życie. Ale nie wiedźmin, bo inaczej żyje bardzo krótko. No, ale my przeżyliśmy, no, jest gitarka, fajnie jest, idziemy na żytniówkę. Ja przyszykuję konie. Widzimy się w karczmie. Dobra. Czyli tak, mamy trofeum. Jajo gryfa, przedmiot magiczny, pióra, jest, mamy mutagen. I trofeum. Dobra, i teraz pokażę wam następną rzecz. A co, nie mogę wziąć? Trofeum mogę wziąć, pewnie, że mogę. No, oczywiście wstawka filmowa. Wytniemy sobie trofeum, czyli... Czy tym on krótkim ostrzem chce sobie wyciąć jakąś część ciała tego gryfa? Głowę? Okej. No dobra, ale mamy to. I teraz tak. Najpierw sobie weźmy medytację. Dobra. Tak to nam przywróciło punkty życia. I mamy trofeum. Mamy trofeum z gryfa, tak jest. 10% szans na odcięcie kończyny mamy. Świetnie, świetnie. I co my tu jeszcze mamy? A, to jest trofeum spódnicy. Trofeum to warto sobie zachować, może gdzieś później do skrzyni jakiejś wrzucimy. Tutaj mamy wszystkie składniki alchemiczne i mamy mutagen. Mutagen. Proszę ja was. O.
kurde, to... O Jezus, jeszcze zlikwidowałem tą rzecz, którą chciałem mieć w tym. Dobra, jest imutagen. Wybierz miejsce. A, czyli mamy tak jakby cztery tylko, tak? I co ten mutagen nam daje? Ten mutagen nam daje plus 50 żywotności, to całkiem nieźle. Chociaż ja wiem, czy to 3600 mieliśmy, tak? A teraz mamy 3650, to wcale nie jest dobrze. W dwójce to było inaczej rozwiązane, bo było takie drzewko, gdzie wkładaliśmy mutageny i mogliśmy sobie też umiejętności rozwijać tak samo jak tutaj, podobnie jak resztę innych umiejętności. No i dzięki tamtym mutagenom naprawdę mogliśmy sporo zyskać. Dobra, koniec pierdzielenia w końcu, ale zgłośmy się po nagrodę do tego całego Erychyma, czy jak mu tam, kurwa, jak on się tam zwie, ten padalec jeden. Przy pasku życia przyciągnie się ramka nie tam do poziomie 3. Jeżeli jest ona czerwona lub opatrzona czaszką, oznacza to, że przyciągnie jest znacznie silniejszy. A mnie to jebie i ja go po prostu zajebię. Nie do wody, no ja pierdzielę. Chodź tu. Te utopce na pewno to są podatne na... bardzo podatne na... znak Ignis, czyli na ogień. Może... właśnie ciekawe, czego to się nazywa Ignis, a nie Fire. Coś tu jest. Ukryty skarb, o! No i to mi się podoba. Jedziesz, eksplorujesz, a tu po prostu jest full rzeczy. Klucz stemiewski. Tak? Chcesz się zmierzyć? Dawaj. Come on. Przepraszam, że milczę, ale na razie no niestety próbuję się skupiać na tych walkach i jeszcze tak naprawdę się uczę, dlatego mi z tym gryfem poszło chujowo. Aha, czyli zanurkujmy. O, jest i skarb. Jest, dawaj, 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 skarb. Dobrze, to widać, że zatopione. Pokryte krwią rozkazy wojskowe, floreny. Srebrny naszyjnik z bursztynami. Insygnia temerskich sił specjalnych. Świetnie. Dobra, nic tu więcej nie ma. Super. Właśnie, i to mi się podoba w tego typu grach. Po prostu gdzieś tam jedziesz, nagle patrzysz skarb. Nagle gdzieś poboczna misja. No nie ma opcji, żeby po prostu zrobić tylko i wyłącznie fabułę główną w tego typu grach. A, i zobaczymy sobie oczywiście, co zdobyliśmy. Czy to jakieś przedmioty fabularne? Tak. I mamy klucz z temerską lilią. To pewnie będzie z tym związane. Czasami w Wiedźminach 1 i 2 wcale nie było wskazówek takich, że pokazywały się na mapie, tylko trzeba było przeczytać właśnie jakąś informację, gdzie pójść, gdzie się dostać. I właśnie wtedy mogliśmy wykorzystać jakiś klucz lub przejść lub magię. Ludzie, którzy przedstawili niniejsze pismo, mają zostać odeskortowani na północ do granicy przy Oxenfurcie, gdzie będzie czekał na nich redeński oddział. Jako szlachetnie urodzeni Temerczycy znajdują się pod specjalną opieką i nawet jeden włos nie może spaść im z głowy. Wszystko, co niosą za powiew, wraca się i ma nie pozostać. No właśnie. Do granicy przy Oxenfurcie, gdzie będzie czekał na nich redneński oddział. Dobra, czyli mamy jakąś tam wskazówkę. Do granicy przy Oxenfurcie. Mamy mapę. Tylko, że oczywiście jeszcze nie jest cała odkryta. A zanim tutaj odkryjemy, to jeszcze wieki miną. Dobra, na razie podążajmy to. Pewnie gdzieś tam, myślę, że w międzyczasie nam się po prostu trafi to. To zadanie może sami jakoś tam natrafimy na to przypadkiem. Dobra, trzeba uważać na... Dobra, dobra, na razie nie będziemy teraz walczyć. Ogólnie to muszę sobie stworzyć jakieś apteczki, tylko to jest chyba... Spierdalaj. Jeżeli chodzi o tą alchemię...
Alkahest. Składnik używany do wytwarzania mikstur. Osoba z zatrucie. Zwiększa siłę ataku. O, jaskółka regeneruje żywotność. Kot to widzimy w ciemności. Regeneruje wytrzymałość, puszczyk. No, wytrzymałość nam jest potrzebna do władania znakami. Także też, no to jest dobre jednak. Co stój? Jak ja muszę teraz iść do waszego dowódcy króla, czy jak mu tam? Albo jak on się sam nazywał chłop. Żyto? Masz mnie za ślepca czy głupiego? To ziarno jest spleśniałe. Nie wiedziałem. Czyli za głupiego. Cholera, nigdy się nie nauczyłem. No i chuj, masz przejebany gość. Kodeks wojskowy, paragraf 2, ustęp 3. Za dostarczenie wadliwych dóbr 15 razów kańczugiem. Wykonać! Nie, czyli co, biczowanie? No, zajebisty po prostu, bardzo wyrozumiały. Zamiast 40, miał 30 jakichś tam korczów. A przez to, że spleśniały żyto, to kara. Chłosta. O. Widzę, że przestałeś udawać dobrego wujka. Niczego nie udawałem. Wyciągnąłem do tych ludzi dłoń, a oni ją odepchnęli. Te. Może dlatego, że ta sama dłoń trzymała miecz, od którego zginęli ich bliscy? Ha! Moralista się znalazł. A co ty byś zrobił na moim miejscu, co? Nie byłbym na twoim miejscu. Gówno. Osrałbym ci ręce. Mów, po co przyszedłeś? No jak to po co? Zabiłem tego gryfa i dawaj nagrodę, frajerze. Wywiązałem się z umowy. Teraz twoja kolej. Gdzie pojechała Yennefer? Do Wyzimy. Czyli cały czas była dzień drogi stąd, pod moim nosem. Mogłeś powiedzieć. Mogłem. Ale wtedy nie zabiłbyś gryfa. Coś za coś. Wszyscy wiedzą, tylko akurat nie. Geralt, gdzie jest jego kochana Yennefer? Nie skończyliśmy rozmawiać. Masz. Weź jeszcze to złoto. Żebyś nie czuł, że jesteś. A od ciebie skurwysynku wezmę, pewnie, że tak. Weź. A ciekawe, jakbym nie wziął. No właśnie, zawsze to jest ciekawe. Jakbym tego nie zrobił, co by się stało. O, i mamy następny poziom, więc nie omieszkam go użyć. Oczywiście teraz tak. Gdzie byśmy sobie... Alchemii to nie będę. Zdolności. W czasie dnia regeneracja... Dobra. Zwiększa maksymalną żywotność o 500. O 500? Aha, no to dużo. Szoły, kota. Każdy element lekkiego rusznego dodaje 25% do obrażenia krytycznych i 5% do obrażeń do szybkich ciosów. No i też będę musiał tutaj rozkminić, czy będę miał ciężką, średnią czy lekką zbroję. Każdy element średniego. Każdy element, nie, ciężkim na pewno nie będę walczył, bo nie będę szybki. Pociski wystrzeliwane z kuszy zadają obrażenia większe, nie. Jeśli aktualna wytrzymałość jest zbyt niska. Dobra, przyspiesza generowanie adrenalina 5%. Nie. Zdobyte punkty zwiększają nie tylko obrażenia. Zwiększa maksymalny poziom tolerancji na eliksiry o 30. Więc albo weźmiemy tak. Właśnie, kurwa. Każdy element średniego rynsztuku dodaje plus 5 do mocy znaku i plus 5 do regeneracji wytrzymałości. Albo weźmiemy to, albo w ogóle chyba jednak pójdę w lekką zbroję. Alchemii nie będę brał. Znaki. Zwiększa zasięg? Nie. Wraz z mocą znaków aż do maksymum 15%. Okej, wydłuża czas trwania znaku o 5 sekund. Irden. Quen. Wyczerpana tarcza. Quen odpycha przeciwników. Celnie porusza się w kierunku grada podczas rzucania znaku. Zwiększa skuteczność znaku akcji w dialogach. Aha. A Igni? Zadanie na obrażenia znakiem Igni zmniejsza również permanentnie pancerz przeciwników. Efekt skutkuje się wraz z mocą znaków aż do maksymum. Wiecie co, to ja bym... A, nie mogę tego wziąć. Aha. Wezmę to. Wezmę to. To mi się przyda. To mi się na pewno przyda. Igni, no to jest podpalanie, tak? Więc na pewno w następnych... No kurwa, 28 poziom. Dobra, okej.
w następnych walkach to nam się przyda, ten Igni. Dobra, bestiariusza nie musimy teraz brać. Przygotuj się z Weserminem do opuszczenia Białego Sadu. I właśnie, na pewno jeszcze nie będę tego sadu opuszczał. Kurwa, kuchłostce gość dostaje, gdzie on jest. Dobra, teraz tak, co byśmy sobie jeszcze zrobili? Musimy sobie zrobić jakąś misję, nie? Na pewno nie pójdziemy do Wesemira i nie opuszczymy Białego Sadu, bo tych zadań jeszcze troszeczkę jest. Wezmijmy sobie naszego naszą płotkę. Kozioniec. No gdzie on jest? Jest. Chodź tu, koniku. No chodź, Jerry. Nazwę go Jerry. O, to będzie Jerry. Konik Jerry. Dawaj. Nie mam czasu na takie rzeczy. Jedziemy. Jedziemy, tylko że jeżeli chodzi o zadania... Dobra, przygotuj się do opuszczenia. Na pewno nie. Narzędzie nie. Tak, zdobądź... Tak, tak, skarb jak najbardziej. Jak najbardziej... Pojedziemy po skarb. Wiedźmiński skarb, tak? Dobrze, ja tam przeczytałem? Chyba tak. Nie, o, i automatycznie właśnie nam wyciąga mieczy. Miecz przeznaczenia Wiedźmina. Sword of Destiny. O właśnie, tak a propos tytułu soundtracka Sword of Destiny. Mam nadzieję, że ten miecz przeznaczenia, po polsku mówiąc, jest do zdobycia. Gdzieś tu będzie. To tak jak w jedynce była jakaś taka zbroja, się zbierało dane części. No i oczywiście później z tych części można było złożyć ową zbroję. Która była, no, miała naprawdę fajne, miała parametry. W drugiej części też tam coś takiego było. O. Ta. Chcesz się mierzyć z Wiedźminem? No nie wiem. Wiesz co, podpalmy. O nie. Dobrze. A w jedynce to w ogóle, jak walczyliśmy z kilkoma, to zawsze mieliśmy mieliśmy wybór przed walką. Znaczy przed walką, w czasie nawet. Walka z pojedynczym przeciwnikiem, czy z wieloma. Dobra, dobra. Dobrze. Dawaj, dawaj. Tak, tak. O kurwa. Nie. No, chyba mnie zabije. Dobrze, udało mi się. Udało się. Wcale nie jest prosto z nimi. Nie chcę tych moich toporków popierdolonych. Dobra, odpocznijmy godzinkę. Myślę, że tyle starczy. Tak jest. O, dobra, mała pałka. No ma małą pałkę widocznie, bo przegrał. Chlebek. Nie skacz mi tutaj jak... Gwoździe, no może gwoździe. No do czego nam się przyda, żeby co? Deskę z gwoździami zbić, kurwa, i co? Dobra. Teraz tak. Przeszukajmy ten obszar. Niektóre obiekty można zniszczyć.
tu coś jest, co? Weźmy sobie znak art. O, już się... Już się w miarę przyzwyczaiłem do tego sterowania. Mamy jaskółcze ziele. No i teraz tak. Dobra, to jest obszar poszukiwań. Widzę, że możemy wejść po prostu do tego domku. Aha, tylko że... Nie, nie jest zabity. Nie jest zabite dechami. Tutaj nic nie ma. Ale, jak widzicie, możemy chyba zejść na dół, co? Tak jest. I rozpierdolimy te drzwi. Pięknie. Dobra. Jesteśmy. Buty kawalerzysty. Dobra, jest tutaj jednak końska skóra, olej, schemat Disglair, stronnica z manuskryptem Loli przeciw insektoidom, wzmocniony czampion, oreny, świetnie, temerska żytnia, no to nam się pewnie przyda. Właśnie, zapomniałem, że trunki się przydają do robienia tych alchemicznych, wiedźmińskich właśnie jakichś napitków, które nam pomagają w różnych sytuacjach, właśnie typu odzyskiwanie żywotności, wytrzymałości. O, coś tu jeszcze jest? Żywotności, wytrzymałości, nie wiem, regeneracji życia. Na przykład właśnie eliksir kot, ten, który, dzięki któremu widzimy w ciemnościach. Spoko. Także zobaczmy, czy możemy coś stworzyć. Tłuszczyk. Kurwa, no będzie jednak trzeba kupić tego alkoholu. I to kupimy w gospodzie. Teraz tak. Wezwijmy sobie naszego wierzchowca. Podążmy do Białego Sadu. Zobaczę jeszcze, czy mamy jakieś tam zadania do zrobienia. Sporządź jaskółkę. To są zakończone. Dobra, może jeszcze tą jaskółkę gdzieś tutaj znajdziemy. Dobra, jest i nasz... O! I to nie jest, że on pyk od razu jest, o teleportacja, mamy konia, nie? Tylko no po prostu on przybiega i git. To nie jest jaskółka. O, tutaj jest coś. Tu jest coś, to jest... Kwiat dwugrodu. Pozbierajmy jeszcze troszeczkę tych kwiatków. Nie wiem, co to było, ale później się dowiemy. Dobra, nie. To sobie w wolnym czasie po prostu pozbieram i tyle. Po prostu poświęcę sobie tam, nie wiem, kilkanaście minut na szukanie składników właśnie alchemicznych. Dobra, podążajmy do tego Białego Sadu. Tam sobie zapiszę stan gry. No i cóż, i na tym chyba będziemy kończyli, nie? Tak myślę. A, no i oczywiście trzeba kupić alkohol. No, z alkoholu to kurwa widzę masakra. Świat by zginął bez alkoholu. Dobra, teraz tak. Trzeba wjechać na parking. Uwaga, ciasno, ciasno, bardzo dobrze. A przodem zaparkuję, jak żeby inaczej. Dziękuję bardzo. I teraz tak, nie będziemy iść do Wesemira, tylko sobie zapiszemy. A, i mamy co? Mamy tylko tyle tych do zapisywania? No dobra, skoro tak, to tak. Dobra, i myślę, że na tym zakończymy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało jakimś, no, dużym wysiłkiem, tylko że niestety bez przygotowania, bo chciałem szybko, szybko zmierzyć się z tym gryfem. Raz zginąłem, czy tam dwa raz chyba, ale udało się go pokonać. Także zdobyliśmy też kilka fajnych rzeczy. O, właśnie, kilka ważnych rzeczy zdobyliśmy, jeżeli chodzi o ten skarb. O, proszę, no to porek to sobie wyrzucimy. O, proszę, buciki mamy lepsze. Mieczyka nie mamy. To też nie, bez sensu. Tu mam jeszcze jakieś rzeczy, tu też. Może one się po prostu nam później przydadzą. O, proszę, magiczny srebrny naszyjnik bursztynowy. Może zostać odsprzedany. No mamy tu kilka rzeczy fajnych, przydatnych. Może też nam się później przydadzą do craftingu. Także dzięki za uwagę, jeżeli wam się podobało, subskrybujcie i do następnego razu. I saw a long ship made of the claws of dead men. The wraiths drove everyone to the shore.
My daughter too. No man who meets the hunt returns to this world. I returned.